monety. Mnożą się tematy głównie dla podniety. Zdrady i rozwody, polityczne waśnie, czasem dla relaksu przepisy kucharskie. Pewien przystojniaczek, co w reality show swym wdziękiem uwodził piękną kobietę. Po drabinie sławy wciąż uparcie się piął. Teraz dla młodzieży jest autorytetem. Ociemniała masa przy sztucznym uśmiechu nic nie widzi, nie słyszy i próbuje nie czuć. Lęk przed odmiennością to główny argument, by się nie wychylać, kiedy kroczysz w tłumie. Pośród sterty śmieci kona czysty anioł i żywą krwią płacze nad złym świata losem. Człowiek dziś bezwiednie poddał się omamom, wiedziony na co dzień chorych mediów głosem. Za to w telewizji wielkie widowisko. Na twoim ekranie umrze dla nas Chrystus. Nie za długą chwilę, po przybiciu gwoździ, poleci reklama odlotowych spodni. Korporacja. Już zbliżam się powoli do końca. Wyuczone słowa krążą. Sukces beznamiętnie obija ściany. Tu nie patrzy się w oczy. Wyblakłe głosy chcą więcej. Przychody, rozkody. Człowiek, bilans, automat. Zwykła szmata. A co mamy? Jaka szkoda. Musimy sobie coś wyjaśnić. Dobra atmosfera w pracy. Liczy się bardzo elastycznym być. Powiedział, że mam perspektywy. Szef też musiał awansować. Liczy się bardzo elastycznym. Zajdziesz daleko. Poświęcić coś musisz. Cena, bilans. Jak wiele. Ostatnie trzy wiersze. Nawyk. Kreślę znak krzyża, mijając kościół. Tak na wszelki wypadek. Coś każe i trzeba. Dobro i zło mają swoje znaczenie, niezaprzeczalnie. Kreślę znak krzyża rano i wieczorem, tak na wszelki wypadek. Sam nie wiem, wiara to czy nawyk? Co gdy tego nie zrobię? Czy się pogniewa? Kreślę znak krzyża, gdy się boję, tak na wszelki wypadek. Podczas komunii opłatek nie smakował jak krew. Kreślę znak krzyża, rozdając chleb, tak naprawdę. Bidul. Jestem wychowawcą w domu dziecka, ten wiersz napisałem, kiedy musieliśmy zawieźć zdrowe dziecko, zdrowego człowieka do psychiatryka. Taka praktyka czasem istnieje. No, w czasie, kiedy jechaliśmy dość duży kawałek, napisałem krótki wiersz, będąc w tym razem z moim wychowankiem, w tym, co przeżywa. Bidul. Ja, odrzucony, krzyczę mamo. Na to uśmiecha się cały życzliwy świat. Wszyscy chcą pomóc. I czują powołanie, jebani pedagodzy. Sucho rozbrzmiewa. Pomóc, pomagać, pomoc. Mi czy sobie? Zimna szyba oddziela spacją. Słowo dom od słowa dziecka. I ostatni wiersz. Kompost. Ciężko kwiatom na złej glebie, łatwiej chwastom. Te umieją się wszędzie odnaleźć. On jednak walczył, choć matka kurwa, ojciec menel. Osty zachłannie kradły mu soki, a słońce jak wielka lampa
biło sztucznym blaskiem, nie przynosząc radości. Zajrzawszy w siebie, zmierzył się z bólem. Przeszedł labirynt, ugasił żądzę. W końcu zakwitł, a piękno swe złożył w ofierze i wybaczeniem użyźnił ziemię. Dziękuję Państwu.